tvpodkarpacie.pl. Zwycięstwem różnicą jednej bramki zakończyło się spotkanie w polskiej hokej lidze pomiędzy Ciarko PBS Banka Sanok a Podhalem Nowy Targ. Sanoczanie wygrali, ale tylko 6-5. Zapraszamy do obejrzenia bramek z tego spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii trenerów. Thank you.
pewno z tych czterech dotychczasowych rozegranych spotkań z Sanokiem, na pewno dzisiaj to było nasz najlepsze spotkanie, najlepszy mecz, myślę. Na pewno szkoda kilku momentów w tym spotkaniu, bo jakby nie te momenty, to można było się pokusić dzisiaj może o jakąś taką małą niespodziankę. Natomiast te momenty, o które myślę, były takie bardzo istotne w dzisiejszym meczu, to na pewno ta w sytuacji, kiedy w momencie, kiedy był remis 2-2, ta stracona, do tego momentu graliśmy dobrze obronnie, graliśmy uważnie w obronie, szczelnie w obronie, w defensywie, szukaliśmy swoich kontrataków i ta bramka, którą dostaliśmy na 3-2, która po prostym błędzie indywidualnym naszego zawodnika w stracie krążka przy wyjeździe naszej tercji obronnej i na 3-2, potem ta bramka jakby gdy szła końcówka tej tercji, Sanok troszkę przyspieszył grę i dostaliśmy kolejną bramkę tak naprawdę do szatni. A szkoda tego momentu jednego i myślę, że drugi bardzo ważny moment, który też zdecydował w tym meczu, to moment, kiedy wychodziliśmy na trzecią tercję spotkania i graliśmy przewagę 2 minuty 5 na 4 i powinniśmy grać odpowiedzialnie, natomiast w przeciągu 2 minut złapaliśmy dwie kary i sytuacji 5 na 4 dla nas zrobiła się sytuacja 3 na 5 dla przeciwnika. To był moment bardzo ważny, bardzo istotny i te dwa momenty uważam, że były istotne w tym spotkaniu. I mimo stanu meczu 6-3 dla przeciwnika, cieszę się, że chłopcy jakby walczyli do samego końca, czego brakowało na przykład w ostatnim meczu tu Sanoku, gdzie w końcu przegraliśmy 5-0 bodajże trzecią tercję. Więc to się cieszy, że chłopcy przy stanie 6-3 potrafili wykrzesać się jeszcze maksimum i doprowadzić do stanu 6-5, więc to jest pozytywne, że ta drużyna a walczyła do samego końca. Ciężko było się zebrać dzisiaj na mecz z wiadomych względów, różne zawirowania, różne artykuły i tak dalej. Niemniej jednak chłopcy też byli troszkę zdziwieni, troszkę zaskoczeni taką całą sytuacją. Niemniej jednak starałem się zrobić wszystko, żeby z czystą głową wyszli na mecz, grali najlepiej jak potrafią, zapomnieli o tych wszystkich problemach. No jak było widać, to było dokładnie, że niektórzy po prostu grają bez żadnej odpowiedzialności, bez odpowiedzialności w grze obronnej, za co mam największe pretensje, bo czasami tego nie da się wytrenować, to trzeba mieć w sobie. Nie za dobrze dzisiaj w bramce też spisywał się Johnny, kilka takich bramek, których nie powinno wpaść. No, można się cieszyć jedynie tylko z 3 punktów. TV Podkarpacie.pl